Zróbmy parę przykładów z Khan Academy. Poćwiczmy różne sposoby dodawania liczb. Wybierz strategię, którą można zastosować w dodawaniu 78 dodać 9 zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Pierwszy wybór mówi nam 77 dodać 10. Zastanówmy się, czy ma to sens. Zamiast 78 jest tu zapisana liczba o 1 mniejsza, czyli 77, a zamiast 9 wpisana jest liczba, która jest o 1 większa, czyli 10. I w sumie ma to sens. Jeżeli zabierzemy 1 z 78 i dodamy to samo 1 do 9, to otrzymamy tę samą sumę. Czyli wynik nie ulegnie zmianie. Będzie tak samo jak 78 dodać 9. Ta odpowiedź jest ok. Widać tutaj, że taka strategia jest dobra, bo 77 dodać 10 łatwo jest policzyć w pamięci, bo do 77 dodajemy okrąglutkie 10. Czyli zwiększamy o 1 cyfrę na pozycji dziesiątek. No i gotowe 87, trochę łatwiej niż w pierwotnej wersji. W drugim przypadku dodajemy 7 i 8. No niby dlaczego mielibyśmy dodać do siebie 7 dziesiątek i 8 jedności? Tutaj siódemka jest potraktowana jakby była siódemką jedności, a nie jest, jest siódemką dziesiątek. To nie ma sensu. Zaznaczamy tylko pierwszą odpowiedź. No to następny przykład. Wybierz strategię, którą można zastosować w dodawaniu 35 dodać 15. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Tutaj każą nam dodawać najpierw 35 dodać 5, a potem do tego dodać 10. Wynika z tego, że rozbito 15 na 5 i 10. Co ma sens, 15 to 5 i 10. To całkiem dobra strategia, bo to 35 dodać 5 daje nam 40. I łatwo to dodać w pamięci, a potem dodajemy okrąglutkie 10, i to nam daje 50. Takie dodawanie zawsze dobrze działa. A co mamy tutaj? 30 dodać 20. Zamiast 35 zapisano tutaj 30, czyli 5 mniej, a drugą liczbę zwiększono o 5, czyli z 35 zabrano 5, zostało 30 i dodano to 5 do 15, co daje 20. To też ma sens to też jest dobra strategia dodawania. 30 dodać 20, czyli 30 dziesiątki dodać 2 dziesiątki to 5 dziesiątek, czyli 50. Bardzo łatwo się takie dziesiątki dodaje. Wystarczyło 5 przenieść stąd tu z 35 do 15. Jeszcze jakiś przykład. Wybierz strategię, którą można zastosować w dodawaniu 41 dodać 52. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Wykonaj dodawanie 40 dodać 52, a potem dodaj 1. Zobaczmy. 40 dodać 52, czyli 1 zabraliśmy z 41, zajmiemy się tą jedynką później, a 52 się nie zmieniło. No i zgadza się, 41 dodać 52 to to samo co 40 dodać 52 dodać 1. Po prostu tę jedynkę dodajemy później. Przyczyna takiego dodawania może być taka, że tu możemy spokojnie zająć się pozycją dziesiątek, a dopiero potem całą resztą. Czyli pozycją jedności 40 dodać 52 to 92 i dodać 1 to 93. Co mamy tutaj? 43 dodać 50. Ktoś dodał 2 do 41 i zabrał 2 z 52. No, ma to sens. Dodaliśmy tu, a wcześniej zabraliśmy tyle samo stąd, czyli wynik się nie zmieni. Będzie tak samo 93. Pożyteczna strategia, bo przez zabranie dwóch i dodaniu do 41 zamienia 52 w ładną, okrągłą liczbę, w 50.